Kolejnym materiałem stosowanym w konstrukcji, w budownictwie i w architekturze jest cegła. Jest to drobnowymiarowy element wykonany z gliny w specjalnej formie i następnie wypalany w piecu, dzięki czemu uzyskuje swoją wytrzymałość. Cegła posiada swoje stałe wymiary, warto je zapamiętać. W Polsce jest to 25 na 12 na 6,5 cm. Te wymiary nie są przypadkowe, umożliwiają składanie ściany z cegły prawie jak z klocków. Warto zauważyć, że te wymiary są swoją wielokrotnością, mniej więcej, ponieważ uwzględniają one jeszcze dodatkowo grubość spoiny. Cegłę można układać na różny sposób w murze. Najważniejsze podczas układania cegły jest to, aby przede wszystkim uzyskać odpowiednią grubość ściany i ściana o grubości od 25 cm wzwyż w górę, to jest ściana konstrukcyjna lub dawniej była, w ten sposób budowano ścianę konstrukcyjną zewnętrzną. Na chwilę obecną taka ściana nie będzie bez dodatkowego ocieplenia spełniać norm cieplnych. Natomiast we wnętrzu można taką ścianę konstrukcyjną 25-centymetrową, również teraz się taką ścianę stosuje. 12-centymetrowa ściana będzie ścianą działową lub pomiędzy pomieszczeniami można czasem zastosować ścianę działową o grubości 6,5 cm. Taka będzie grubość takiej ściany nieotynkowanej, jeżeli cegłę się będzie układało w ten sposób na boku. Przy czym ściana taka będzie dosyć mało wytrzymała i na etapie układania czasami taką ścianę wzmacnia się poprzez ułożenie stalowych taśm tak zwanej bednarki. Warto zwrócić uwagę na to, że ogólnie w wypadku na przykład słupów układanych z cegły, to niestety okazuje się, że nie można otrzymać zbyt małych przekrojów, to znaczy słupy wykonane z cegły będą zawsze grubsze niż słupy o identycznej wytrzymałości, lecz wykonane z innych materiałów, na przykład z kamienia, z żelbetu, z drewna lub ze stali. W tym wypadku słup ceglany będzie najgrubszy i wynika to z natury cegły, właśnie z tego, że taki słup jest składany z drobnych elementów. Z cegieł można wykonywać podobne konstrukcje jak z kamienia. Cegła również pracuje tylko i wyłącznie na ściskanie, to znaczy stosuje się w konstrukcji w ten sposób, aby cegła była ściskana. Cegła nie lubi być rozciągana, co oznacza, że z cegły również nie wykonuje się elementów zginanych. Można z cegły wykonywać również różne kształtki, i mogą mieć one znaczenie wyłącznie dekoracyjne, ale również konstrukcyjne. Warto zwrócić uwagę na to, że cegła ma różne klasy, to znaczy w zależności od tego, czy będzie z tej cegły wykonywana ściana działowa, czy ściana zewnętrzna, można użyć cegły tańszej lub droższej. Tutaj głównym parametrem jest jej porowatość. W wypadku na przykład cegieł elewacyjnych, czyli takich, które będą widoczne na zewnątrz, no to oczywiście najważniejsze jest zachowanie jak najwyższej estetyki i taka cegła musi być przede wszystkim mrozoodporna i powinna być w jakiś sposób zabezpieczona przed wilgocią, ponieważ klimat w Polsce będzie, który jest dosyć niesprzyjający, a zwłaszcza najgroźniejsze w polskim klimacie są wielokrotne przejścia przez zero, które sprawiają, że jeżeli coś ma tendencję do nasiąkania wodą, to niestety w ciągu roku trzeba się liczyć z tym, że taka woda, którą się taki materiał nasączy, wielokrotnie zamarznie i rozmrozi się i wówczas zmieniając swoją objętość będzie powodowała kruszenie takich materiałów. W wypadku cegły objawia się pewna cecha elementów konstrukcyjnych, o której już wspomniałem, a mianowicie to, że wytrzymałość elementu zależy nie tylko od tego, z jakiego materiału jest wykonany element, ale również
w jaki sposób ten materiał w tym elemencie jest rozłożony. I w wypadku cegły, tak jak tutaj widać te otworki, ta cegła ma cechy wyłącznie dekoracyjne, to znaczy to jest taka reklamóweczka, która służyć ma jako piórnik. Można było sobie za darmo w trakcie zwiedzania targów na stanowisku producenta ceramiki wziąć coś takiego. Natomiast takie otwory pojawiają się również w elementach stosowanych w budownictwie i służą one do tego, aby zmniejszyć ciężar takiej ściany wznoszonej z takich elementów i okazuje się, że można zastosować cegłę, w której są tego typu otwory i każdy taki otwór to jest konkretna oszczędność na materiale, a okazuje się, że można bezkarnie taką cegłę zrobić lżejszą, czyli perforowaną, bez znaczącej utraty wytrzymałości. I taka cegła nazywa się kratówką, jeżeli ona ma w ten sposób otwory zamontowane, lub dziurawką. Są cegły, które posiadają otwory wzdłuż i taka cegła jest używana do wznoszenia chociażby ścian działowych. Ze ścianami działowymi jest ten problem, że niestety są one dosyć ciężkie i trzeba je uwzględnić w wypadku na przykład ustawiania ich na stropach gęstożebrowych. Trzeba takie ścianki działowe uwzględnić już na etapie projektowania budynku. Niestety kosztem tego nie ma się już później elastyczności w rozplanowaniu pomieszczeń. Tak więc jeżeli się chce wykonać ścianę działową, to taka ścianka działowa powinna być jak najlżejsza. I dzięki zastosowaniu takiej perforowanej cegły, która jest lżejsza przez to, że ma otwór w środku, taka ścianka działowa będzie cieńsza, a mimo wszystko będzie dość wytrzymała. Kłopot jest przy ustawianiu takiej ścianki z dzieleniem cegły, ponieważ zwykłą cegłę w trakcie prac murarskich można za pomocą specjalnego młotka murarskiego rozłupać na połowę. W wypadku cegły dziurawki to się już nie zawsze udaje i najczęściej taka cegła już się podczas takiej operacji rozpada na kawałki. Tutaj wspomnę jeszcze o czymś takim, jak pustak. Pustaki to jest też rodzaj współczesnej ceramiki, współczesnej, nowoczesnej cegły, która służy do wznoszenia ścian. Przy czym taki pustak to jest taka cegła bardzo zaawansowana technicznie. Z cegłą jest w ten sposób, że jej wymiary są dostosowane do tego, aby można było z takiej cegły wygodnie wznosić ścianę, to znaczy jej ciężar jest, jej wymiary wynikają między innymi z tego, aby murarz, ustawiając taką cegłę, mógł ją układać jedną ręką, aby ta cegła nie była zbyt ciężka. Tak więc, do wznoszenia ścian konstrukcyjnych również można zastosować cegłę kratówkę, która jest perforowana, ale taka cegła będzie dosyć, będzie niewielka i wówczas okazuje się, że z takich cegieł trzeba dużo więcej sztuk ułożyć, dużo więcej to wymaga robocizny, ponieważ ułożenie każdej cegły wymaga nałożenia zaprawy, w związku z czym opracowano takie indywidualne cegiełki, klocki, które są optymalne pod względem rozmiaru, pod względem wagi i jeszcze dodatkowo optymalne pod względem termicznym. I z takich cegiełek można układać zewnętrzne ściany konstrukcyjne albo osłonowe, które już spełniają wymogi chociażby izolacji termicznej. W jaki sposób taki pustak wygląda? Przede wszystkim posiada on system, ustawia się go w bardzo konkretny sposób. Ja tutaj próbuję narysować w uproszczeniu. Posiada on odpowiednio opracowane tutaj krawędzie, które tworzą system rygla i zamka. Chodzi o to, że takie pustaki pasują do siebie i dzięki temu, że tutaj mają specjalnie opracowaną krawędź, można dosuwać jeden pustak do drugiego i dzięki czemu tworzą one ścianę. Tutaj grubość takiego pustaka jest najczęściej już dopasowana do grubości ściany, wynosi na przykład 45 cm, co po otynkowaniu z dwóch stron, ponieważ taka cegła raczej ma nieciekawe
walory estetyczne i wymaga jednak otynkowania, daje ścianę o grubości po otynkowaniu około 50 cm i niestety cegła ma tą cechę, że dosyć dobrze, tak jak kamień, przewodzi ciepło, co oznacza, że nie stanowi bariery termicznej. Ale dzięki zastosowaniu perforacji, czyli jeżeli w takiej cegiełce będą otwory, które będą odpowiednio ustawione i one są ustawione mniej więcej tak, jak ja teraz rysuję, tak? O. Czyli taka cegiełka ma takie oto podłużne przez całą swoją grubość na mijankę otwory. I nie będę już tutaj dalej rysował, w każdym razie te otwory są na wylot przez taką cegiełkę w środku przez całą długość. I okazuje się, że takie zamknięte szczeliny powietrzne, które są ustawione równolegle do kierunku ściany, ściana w tym wypadku tutaj pustaki dokładamy i na przykład tu jest wnętrze pomieszczenia, a tu jest zewnętrzne budynku i ciepło przez taką cegłę przechodzi w ten sposób. I okazuje się, że przez zastosowanie takich szczelin powietrznych można uzyskać zupełnie przyzwoite parametry termiczne i dzięki temu można zbudować z takich cegiełek jednowarstwową ścianę, która nie tylko spełni swoje podstawowe wymagania pod względem sztywności, można z takich cegieł zupełnie bez problemu wznosić parterowe albo piętrowe, nawet kilkupiętrowe budynki, ale które będą wytrzymałe pod względem konstrukcyjnym, jak również zostanie tutaj spełniony warunek zapewnienia izolacji termicznej. I wytrzymałość takiej cegły będzie zupełnie taka sama, jak wytrzymałość cegły, która by tych otworów nie miała, a dzięki tym otworom uzyskuje się nie dość, że lżejszą konstrukcję, dzięki czemu takie ściany mogą być wyższe, ponieważ i mogą przenieść większe obciążenie, ponieważ nie muszą nieść same siebie, jest to oszczędność, jak i, tak jak mówię, zachowuje się tą wyższą izolację termiczną.